Panie, obdarz pasterzy swojego Kościoła potrzebnymi łaskami w głoszeniu światu orędzia o Bogu bogatym w miłosierdzie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie, wejrzyj na wiarę i życie kapłańskie zmarłego księdza Aleksandra, który był narzędziem w Twoich rękach, i wprowadź go do grona Twoich świętych i błogosławionych. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie, obdarz młodych powołaniem do służby kapłańskiej i zakonnej, aby nie zabrakło świętych głosicieli Twojej Ewangelii. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie, umocnij swoją łaską wszystkich chorych i cierpiących oraz tych, którzy przychodzą im z pomocą każdego dnia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie, obdarz życiem wiecznym naszych zmarłych rodziców, krewnych i dobroczyńców i pozwól im oglądać Ciebie w chwale nieba. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie, dokończ w nas dzieła uświęcenia, które rozpocząłeś podczas naszego chrztu i pozwól na kiedyś spotkać w niebie naszych zmarłych siostry i braci. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Jezu Chryste, przyjmij do chwały nieba zmarłego kapłana Aleksandra i wszystkich, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, a nam daj pociechę płynącą z wiary w Twoje zwycięstwo, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.